Jakiś czas temu poznałem Sławka. Zaimponował mi jego podejście, determinacja do brazylijskiego jiu-jitsu i chęć uczenia się dla niego czegoś nowego, bo wywodzi się ze sportów uderzanych. I sam go namawiałem przez długi czas, widząc, jak lgną do niego młodzi ludzie, żeby pociągnął właśnie tą swoją pasję w kierunku otworzenia klubu, żeby mógł stworzyć coś fajnego właśnie dla młodzieży, alternatywę i żeby ta młodzież mogła coś fajnego robić. Mariusz wyróżnił nas propozycją, wyróżnił nas propozycją, jesteśmy szczęśliwi, że właśnie pod jego banderą trenujemy, na tą chwilę drugiego zawodnika w rankingu światowym, jiu-jitsu bez kimon. No postać taką, można powiedzieć, żywą legendę polskiego jiu-jitsu, takiego głównego promotora, założyciela, takiego wprowadzający jiu-jitsu tak naprawdę w naszym kraju. Cieszę się bardzo, że to właśnie los zetknął nas z nim. Jiu-jitsu w Polsce jest naprawdę bardzo, bardzo popularne. Poprzez transmisję w postaci KSW, czy MMA Attack, czy Boran, czy transmisję z UFC. A brazylijskie jiu-jitsu jest jedną ze składowych MMA i stąd też ta popularność. Poza tym jest to taka sztuka walki, która umożliwia dużo, dużo słabszym przeciwnikom pokonywać silniejszych. I myślę, że tutaj też tkwi fenomen brazylijskiej jiu-jitsu. Stare powiedzenie mówi, nie marmury tworzą dom, tylko ludzie, prawda? Mamy taką fajną grupę i starszych, i młodszych, którzy trzymają się naprawdę razem. Od dłuższego czasu, jeszcze przed tym oficjalną nazwą Gold Teamu, trenowaliśmy. I właśnie ten pomysł zrodził się tak nagle, tak nie wiadomo kiedy, skąd, że chcieliśmy jakby oficjalnie wyjść z tym tak na zewnątrz. Nie? Głównym tak naprawdę celem było to, żeby udostępnić młodzieży korzystanie ze środków miasta i w tym momencie nie płacenie za treningi, za salę. Nie? Bo jak wiadomo, no, jakieś nasze społeczeństwo nie jest tam bogate. Nie chciałbym nigdy, żeby ktoś stał pod salą z nosem przyklejonym do szyby i powiedział sobie, no chciałbym potrenować, ale nie mam pieniędzy. Jiu-jitsu jest tym sportem, gdzie tak naprawdę jest to paleta technik, paleta dźwigni, paleta takich po prostu, paleta myślenia, gdzie trzeba po prostu myśleć. Jest to sport bardzo techniczny, gdzie ta siła, gdzie sterydy, gdzie siłownia tak naprawdę się nie przyda. W dzisiejszym czasie bardzo sport doceniony przez studentów. Przez środowiska studenckie, taką normalną, można powiedzieć, młodzież, gdzie jakiś tam nakoksowany, potatuowany zawodnik wychodzący, na przykład, bo tacy też są oczywiście, wiadomo, wychodzący do walki, wyglądający na tego, który ma generalnie, miałby wygrać tą walkę, nie, wychodzi chłopaczek z kucykiem, student tam drugiego roku, trenujący tam, powiedzmy, w zależności od jakiegoś tam kategorii zaawansowania. Wychodzi, kręci chłopa i ta siła, to wszystko się okazuje, jest do niczego nieprzydatne. Nie? Także jest to naprawdę sport techniczny, sport wymagający naprawdę takiego jasnego umysłu i spokoju przede wszystkim. Dla nerwusów nie ma to miejsca. Powiem uczciwie, nerwus jest bardzo czytelny, spina się, jest bardzo łatwy taki do kontrolowania jego pozycji, nie? Tak naprawdę. Ludzie, którzy chcą, że tak powiem, walczyć na ulicy, bardzo szybko się wykruszają. Ci, którzy chcą swoją agresję wyładowywać na ulicy, są tak naprawdę takimi krótkodystansowcami i nie będzie im zależało na tym, żeby trenować jeszcze raz, trenować, tylko krótki jakiś, najlepiej jakby kurs szybkiego uderzania i na ulicy. Myślę, że nie. Ci ludzie, którzy tu przychodzą codziennie, to są ileś walki. Komu się później chce tak naprawdę być agresywny na ulicy, jak on jest tutaj tak wystrzelany z tego i wyrzucać z siebie tą agresję, jest naprawdę, ja wiem po sobie, jestem spokojny, naprawdę, bo
Ja to co mam do udowodnienia, udawania to na macie i nie potrzebuję nigdzie więcej. Sekcja Babson Gold Team to jest przede wszystkim jiu-jitsu, ale trenujemy też pod kątem MMA, bo mamy dużo zawodników z taką przyszłością pięściarską. I dlatego wiadomo, w MMA są elementy stójki, dlatego w miarę możliwości i tej znajomości z Piotkiem staram się zawodników tego formatu, co przede wszystkim Mariusz Wach, zawodnik, który walczył o tytuł mistrza świata z Władimirem Kliczko, żeby po prostu wpadali, pokazywali nam, jak ta stójka ma wyglądać. No i dziękujemy za to. Ci chłopacy, co tutaj akurat jesteśmy na sali, oni idą sztukę walki uprawiają. Również potrzebna jest ta stójka, tak? Ale oni bardziej się koncentrują na parterze, tak? Również ci zawodnicy, co uprawiają zawodowy boks już parę lat, mają na każdym treningu można ich poprawiać, tak? Uważam, że stójkę mają bardzo, bardzo dobrą. Jestem zaskoczony, że tak dobrze boksersko to wygląda, nie mają jakichś błędów. Ci starsi zawodnicy widać, że oglądają też walki bokserskie i próbują coś z tego wyciągnąć. Bardzo fajnie, jest dużo ludzi. Przydałaby się na pewno większa sala, żeby tych chłopaków pomieścić, by pewnie przyszło jeszcze więcej do chłopaków. No ale jest super, naprawdę jest fajnie, że młodzież, która tak naprawdę siedzi na blokach, nie pije, nie pali, tylko przychodzi na salę i robi swoje, robi trening po prostu. Na pewno będzie to dobre, żeby pomagać takim chłopakom, bo niektórzy mają z gorszych rodzin, więc fajnie, że jest coś takiego, bilawe to. Podoba mi się, co tutaj widzę, wiesz, co tutaj się dzieje, nie? Będąc tutaj, czuję tą atmosferę, wiesz? Chłopaki przychodzą nie tylko, żeby się spocić, ale widzę, że każdy, wiesz, mentalnie jest zaawansowany w to, co robi, wiesz? I oprócz panów, chłopaków, widzę też dziewczynki, kobiety przychodzą. Wiadomo, nie? Ten styl walki to nie boks, ten, a la zapasy, ciosy, ale wszystkiego się da rady nauczyć po trochu, nie? Fajnie, że tutaj takie głębokie korzenie z tej strony się wiodą, dzięki Sławkowi i chłopakom. Gold Team, hej! Zapraszamy na treningi, wszystkie grupy wiekowe, pomagamy sobie, podpowiadamy wzajemnie. Między nami jest naprawdę przyjaźń, przynależność, czujemy się jak rodzina i no i co, serdecznie zapraszam na treningi. Słuchajcie, nie ma się czego bać, wiem, że dużo kobiet krępuje się, bo uważa, że jednak, kurczę, to są jednak walki, to jednak można oberwać, ale naprawdę zachęcam wszystkich, korzystajcie z życia, bo naprawdę warto. Mam nadzieję, że tutaj w gronie tych młodych ludzi będą przyszli mistrzowie. Nawet jeżeli tych mistrzów nie będzie, myślę, że te brazylijskie jiu-jitsu pomoże im w życiu, bo nauczą się tu na macie, że no nic nie przychodzi łatwo, na wszystko trzeba zapracować, nie ma drogi na skróty.